Dzień dobry, dzisiaj w samochody WB Car prezentujemy nasz specjalny egzemplarz Audi A6 C8. Samochód doposażony praktycznie we wszystko, co jest możliwe z konfiguratora. Dla osób zainteresowanych powiem tylko tyle, że w tej konfiguracji samochód kosztuje w polskim salonie grubo ponad 600 tysięcy. Czasami udaje się nam znaleźć takie egzemplarze, mieliśmy kilka już tak doposażonych A6, natomiast powiem krótko, graniczy to praktycznie już teraz z cudem znaleźć takie egzemplarze, dlatego że każdy element doposażenia dodatkowego po 2019 roku, kiedy wybuchła pandemia, były olbrzymie problemy z dostępnością półprzewodników i tutaj ktoś, kto będzie szukał auta powiedzmy z 2020-2019 roku, trafić na taki egzemplarz to już praktycznie moim zdaniem jest mało realne. W ogóle na rynku polskim znalezienie tak doposażonego egzemplarza też będzie stanowiła olbrzymi problem, dlatego że salony raczej na moje oko tak skonfigurowanego samochodu nie przyjmą do siebie z racji tej, że to jest zbyt drogi samochód, żeby klient wchodzący do salonu tak powiedzmy szybko się na ten samochód zdecydował. Pewnie byli klienci, którzy próbowali tak konfigurować A6, ale kończyło się to pewnie robieniem małych, dużych oczu, jak zobaczyli końcową cenę tak skonfigurowanej A6. Jednak wracając do początku, moim zdaniem Audi A6 C8 jest samochodem na wskroś nowoczesnym. Te rozwiązania, które tutaj widzimy w naszym egzemplarzu, jeżeli ktoś jeździł tak doposażonym samochodem, będzie wiedział, o czym mówię. Wtedy poczujemy, że mamy do czynienia z samochodem już nowym, samochodem, który dostarcza kierowcy niesamowitych doznań podczas jazdy. Ja teraz spróbuję przybliżyć mniej więcej to doposażenie samochodu, ale zakładam, że coś na pewno pominę. Jeżeli ktoś jest mocno zainteresowany tym egzemplarzem, może sobie powinien rozkodować w serwisie Audi wyposażenie tego samochodu. Może też przeczytać, ja w miarę staram się też w opisach szczegółowo to wyszczególnić wyposażenie tego samochodu. Jeszcze raz zacznę od początku. 2018 rok, samochód z niskim przebiegiem, ma tylko 30 tysięcy przejechane. Jest na fabrycznej przedłużonej gwarancji do przyszłego roku, bodajże do lipca. I wtedy ta gwarancja obejmuje albo przebieg 100 tysięcy, albo ten okres właśnie 5 lat. Któryś z tych dwóch czynników, jeżeli zostanie wcześniej spełniony, automatycznie gwarancja zostaje ta przedłużona, wyłączona. Tutaj przejdę do wyposażenia samochodu. Mamy tutaj przede wszystkim podwójny pakiet S-Line, czyli samochód jest wyposażony w pakiet stylistyczny zewnętrzny S-Line, wewnętrzny i zewnętrzny. Dodatkowo mamy pakiet Black, mamy na pokładzie kamery 360, mamy na pokładzie Night Vision, system, który potrafi nocą dostrzec o wiele więcej niż oczy kierowcy. W połączeniu z autonomicznością tego samochodu potrafi na przykład zatrzymać nocą samochód na poboczu, jeżeli kierowca by na przykład poza swoją wolą przysiął za kierownicą. Dodatkowo mamy lampy Matrix HD, które charakteryzują się tym, że jest to najwyższy model lamp. One będą z takich nowinek technologicznych witają kierowcę takim mrugnięciem jakby trzema paskami z przodu. Z tyłu też jest taka jakby pełna animacja tych LEDów. Rozpoznać je, te HD Matrixy, można po tym, że one tutaj mają takie trzy charakterystyczne elementy. No i dopłaty jest naprawdę sporo do tych lamp, bo tam jest chyba coś około 20 tysięcy. Night Vision to też jest olbrzymia kwota do doposażenia, jeżeli chodzi o wyposażenie dodatkowe. Poniżej mamy kamery 360 stopni. Mamy pełen pakiet asystujących. Tutaj mamy radary, czyli system monitorujący przestrzeń przed samochodem. Mamy line assist, mamy sign assist, mamy head-up display, mamy najwyższy model nagłośnienia Bang & Olufsen Advanced. To dla przykładu ten system nagłośnienia Advanced. On charakteryzuje się tym, że te głośniki tutaj w przedniej części są wysuwane do góry. To jest koszt bodajże 46 tysięcy. I w tym pakiecie zawierają się też szyby akustyczne, czyli przednia szyba, boczne szyby są szybami podwójnymi.
dodatkowo wygłuszającymi wnętrze samochodu i dodatkowo jeszcze nie przepuszczające w tak dużej mierze temperatury zewnętrznej, czyli zimą mamy dużo cieplej w samochodzie, a latem nie nagrzewa się to wnętrze tak szybko. Mamy 21-calowe koła, które w konfiguratorze to jest bodajże w tym rozmiarze, co tutaj 255, 35 przez 21, to jest koszt, z tego co ja pamiętam, też coś około 20 tysięcy. Więc ja tylko dałem takie, nie wszystkie, takie niektóre elementy doposażenia, które wpłynęły na taką astronomiczną kwotę samochodu. Mamy też domyki, czyli podchodzimy do samochodu i serwo sobie samo dociąga tutaj drzwi. Mamy pełną tapicerkę skórzaną wewnątrz samochodu z pamięcią foteli od strony kierowcy i z elektryczną regulacją od strony pasażera. Mamy wirtualne zegary, mamy najwyższy model nawigacji. Mamy jeszcze na pokładzie tutaj kierownicę ze spłaszczonym wieńcem, co też nie jest opcją, jeżeli chodzi nawet o pakiet stylistyczny S-Line. Mamy tutaj przyciemnione tylne szyby w połączeniu z czarnymi ramkami. Wygląda to moim zdaniem bardzo fajnie. Samochód nawiązuje stylistyką do samochodu sportowego i tak ten samochód naprawdę jeździ. Mamy pod maską nowej generacji silnik 286-konny w połączeniu z silnikiem elektrycznym i jest to tak zwana miękka hybryda, czyli nie mamy możliwości ładowania tego silnika elektrycznego, jednak silnik ten elektryczny ładuje się w trakcie poruszania się silnikiem spalinowym, a oszczędzamy to podczas funkcji żeglowania, czyli jadąc na autostradzie przy prędkości 120 km na godzinę, ściągając nogę z gazu, zobaczymy, że na obrotomierzu pojawi się nam zero i w tym momencie samochód porusza się już przy pomocy silnika elektrycznego, dając kierowcy dodatkowy zastrzyk w postaci już nie tyle mocy, co oszczędności finansowych. Wiemy, że w obecnej sytuacji, jaką mamy w kryzysie finansowym, ogólnym, światowym, każdy, powiedzmy, cencik, który kierowca sobie zaoszczędzi, smakuje inaczej niż jeżeli na rynku wszystko działa i funkcjonuje normalnie. Przejdźmy może do części takiej już prezentacyjnej samochodu. Ja podniosę maskę samochodu i będziemy sobie po kolei zerkać w każdy zakamarek tego samochodu, po to, żeby klient, nie wychodząc z domu, oglądając sobie nasz film, na przykład na telewizorze dużym w jakości HD, mógł podziwiać z bliska ten samochód. No tutaj to, co powiedziałem, 286 koni już tutaj w nowej technologii. Przede wszystkim, co rzuca się w oczy, to grubość tego przewodu. To tutaj powiem, że samochód 3-litrowy, każdy w odróżnieniu od 2-litrowego, jest napędzany instalacją 48-woltową. Tutaj na pokładzie tego samochodu mamy najwyższy model zawieszenia Advanced, charakteryzujący się tym, że jest tutaj układ niezależny zawieszenia pneumatycznych każdego z 4 kół. I w ten pakiet wchodzi jeszcze dynamiczny układ kierowniczy osi przedniej, czyli charakteryzuje się to tym, że wjeżdżając na ruch okrężny nie wykonujemy po jakby półtorej raza, nie mamy potrzeby kręcenia, tylko przekładnia tutaj kierownicza działa w ten sposób, że ona sobie dostosowuje przełożenia do potrzeby w danym momencie, czyli robiąc ruch połowy tego koła, po prostu skręcą się tak, jakbyśmy przekręcili jeszcze raz kierownicą dookoła. Dodatkowo mamy oś tylną skrętną, czyli tylne koła będą się skręcały, wiadomo, nie tak jak przednie, ale wykonują ruch, tam jest chyba do 4 albo do 6 stopni, do 5 stopni. To powoduje, że kręcąc A6 na miejscu, mamy poczucie, jakbyśmy kręcili samochodem o połowę mniejszym. Krótszym, to jest bardzo tutaj fajna opcja, jeżeli chodzi o parkowanie gdzieś pod sklepem. Natomiast ten układ tylnej osi skrętnej ma pomóc też w pokonywaniu szybkim zakrętów. Tutaj w samochodzie, oprócz, tak jak powiedziałem, dynamicznego układu kierowniczego przedniej osi, tylnej osi skrętnej, mamy jeszcze w samochodzie tak zwaną szperę, czyli jest to sportowy mechanizm różnicowy z przekładnią planetarną, charakteryzujący się tym, że jadąc po zakrętach, siły tutaj przenoszone z jednego koła na drugie są jakby przenoszone na koło, które jest bardziej obciążone. Dodatkowo w samochodzie mamy kluczyk komfortowy, który pomaga nam w obsłudze bezkluczykowej, czyli podchodząc sobie wkładamy rękę, samochód się nam otwiera, przykładając sobie tutaj palec, samochód się nam sam zamknie. Dodatkowo, jeżeli mamy w samochodzie elektryczne fotele z funkcją pamięci, możemy sobie też zapisać pamięć lusterek zewnętrznych. Lusterka zewnętrzne też z funkcją przyciemniania, przeciwoślepiającego
oślepieniowego. Jeżeli samochód będzie z tyłu jechał i przyświeci nam z tyłu światłami, to to lusterko nas nie oślepi, to samo dotyczy się lusterka wewnętrznego. W samochodzie mamy najwyższy model nawigacji, czyli jest to nawigacja z funkcją responsywnego dotyku. Polega to na tym, że jak ktoś miał na przykład iPhone'a, to wie, że w iPhone'ie nie ma fizycznego przycisku, natomiast czujemy pod palcem moment naciśnięcia. Tak to jest właśnie w przypadku tego najwyższego modelu nawigacji. Nie wiem, tego odpalić samochód i pokażemy, czy możemy. Sama radość, siadając w takim samochodzie i odpalając go, i oglądając jego możliwości. Kolega wejdzie do tyłu, bo jest troszeczkę chłodno na polu. A tutaj mamy cieplutko i przyciszymy radio. Ja szybko pokażę, czyli głośniki Bang & Olufsen teraz w tym momencie się wysunęły. Ja nie będę tutaj demonstrował możliwości tego nagłośnienia, bo nam wyrzucą kanał z YouTube'a, to jest oczywiste dla wszystkich. Natomiast szybko pokażę to, o czym opowiadałem na zewnątrz samochodu. Charakterystycznie tutaj ścięty ten wieniec kierownicy. Ta kierownica jest malutka, bardzo ładnie siedzi tutaj w dłoniach. Mamy łopatki, tutaj takie pokryte aluminiowymi elementami. Mamy duże wirtualne zegary, które wyświetlają nam w tym przypadku mapę. Jest dodatkowa jeszcze funkcja tutaj też ciekawa dla osób, które na przykład dojeżdżają do firmy i w firmie na przykład jest jedna brama, w domu mamy drugą bramę, jeszcze mamy bramę garażową, więc tutaj jest taka opcja, ona bodajże jest chyba albo to i możemy sobie programować kluczykiem czy pilotem od bramy tutaj to, że podjeżdżając do danej bramy nie musimy już sięgać po pilota, tylko tutaj sobie wybieramy. Chyba chodziło o to, nie pamiętam. Nie, to będzie to chyba. Dokładnie. I tutaj sobie przyłączamy pilot bramy garażowej 1. Później mamy pilot garażowej bramy 2. I chyba bodajże, żebym nie skłamał, ale chyba jest możliwość wybrania 3. Tutaj, tak jak pokazałem, wszystkie te elementy na tym dolnym wyświetlaczu są tak jakby wybierane dotykowo. Natomiast jeżeli ktoś już tutaj to naciśnie, to jest taka jakby odczucie, że faktycznie ten przycisk został naciśnięty. Tutaj szybko pokażę jeszcze drive select, to wiadomo, nastawy samochodu. Tutaj mamy pneumatyczne zawieszenie, czyli możemy sobie ustawić wysokość zadaną w danym momencie, która będzie nam potrzebna. No i tutaj cały cockpit, tutaj nastawy tego samochodu możemy sobie dodatkowo konfigurować. Mamy tutaj Audi interface połączony ze smartfonem, na którym możemy sobie sprawdzać dane samochodu w rzeczywisty sposób, czyli nawet sprawdzić, jaki jest stan paliwa w baku. Możemy sobie też monitorować na bieżąco, gdzie samochód w danym momencie się znajduje. To też fajna opcja, jeżeli idziemy do sklepu i boimy się na przykład, żeby samochodem nam ktoś tam nie odjechał, to widzimy, czy samochód dalej stoi, czy już ktoś na przykład próbuje nim gdzieś odjechać. Z takich podstawowych rzeczy jeszcze, które tutaj pokażę, to mamy też Auto Hold, czyli system automatycznego hamulca ręcznego. Mamy tutaj szereg możliwości, które możemy w każdej chwili wykorzystać. Z fajnych opcji jeszcze jest na przykład dla właścicieli Android Auto albo dla Apple CarPlay, czyli możliwość podpięcia sobie iPhone'a i wtedy tutaj całe odbicie naszego iPhone'a pokaże się na tej tutaj konsoli wewnętrznej samochodu. To czasami klienci pytają, bo ktoś jest przyzwyczajony na przykład do map Apple'owskich, no to tutaj skorzysta sobie, bo nie będzie korzystał już wtedy z map Audi, tylko może sobie skorzystać z własnych. Tutaj są już takie dodatkowe nastawy, które pokażą na przykład, że możemy sobie odczytywać po włożeniu karty SIM i połączeniu z naszym systemem w telefonie daną pogodę, możemy sobie czytać informacje, możemy sobie dodatkowo skonfigurować jeszcze chyba skrzynkę i odczytywać wiadomości podczas jazdy itd., itd. Mnóstwo możliwości, tutaj pokażę, jak wyświetlają się mapy w 3D. Tutaj Wojtek, pokaż, bo ty umiesz. Wciśnij to 3D przycisk. Tutaj, tak? Mhm. No i wtedy tutaj sobie palcem obracać. Tak, możemy sobie palcem obracać i widzimy. I chyba, tak, jak ruszam kołami, to jeszcze widać, że się koła kręcą, a jakbym na przykład mrugnął długimi, to chyba też było, z tego co pamiętam. O, też mruga, dokładnie, jakbym włączył na przykład awaryjne, to też mrugają. Nawet widzimy, że jest dymek puszczony z tyłu, także możemy sobie to dowolnie, możemy tak popatrzeć z przodu do tyłu, bardzo fajna opcja. Możemy też widzieć tutaj samochód tak, jak
w przypadku. Czy też tam z góry przycisk? Tu. Nie, tu z lewej strony. Ten? Tu? Obok, no. Aha, no faktycznie możemy z boku cyk, nie musimy palcem kręcić. Na przykład ten naciśnie z góry? Wiem, to wtedy z góry samochód pewnie będzie. Nie, to jest od tyłu, a tu jest od tej strony, z każdej strony, wiesz, z boku, a tu pewnie jeszcze się otoczenie czy do jakiejś. No, w każdym razie co nie miara funkcji, a najfajniejsze jest chyba wszystkim to, że nawet według mojego, jak okulary na szary, wydaje mi się, że to jest nawet ten sam wzór felg. Więc system moim zdaniem jest idealnie dopracowany. Mamy też tutaj, albo tych pokażę, ładowarkę indukcyjną, czyli możemy sobie tutaj położyć telefon iPhone'a i on zacznie się sam ładować. Co ciekawe dla tych jeszcze bardzo wymagających klientów, no bo ja nie ukrywam, że ktoś, kto będzie kupował taki samochód, będzie chciał mieć pełen wgląd do historii tego samochodu. Ja tylko powiem krótko, że samochody takiej marki jak Audi w tym wyposażeniu, w tej cenie staramy się kupywać w miejscach, jakby to powiedzieć, sprawdzonych. Te samochody akurat Audi A6 C8 kupujemy na placu fabrycznym Audi. Są to samochody, które wracają z najmów długoterminowych. Dodatkowo jeszcze ostatnio poprosiliśmy jednego z osób, które pomagają nam przy zakupach w Audi, aby te samochody dodatkowo jeszcze nam ktoś wystawiał takie certyfikaty. I tutaj mamy taki przykład certyfikatu Audi Gebrauchtwagen, czyli tutaj samochód przeszedł taką jakby dodatkową kontrolę po zwrocie przez klienta z najmu długoterminowego. On przeszedł takich 110 punktów check. Tutaj jest taki certyfikat wydany dla tego konkretnego samochodu. I tutaj ktoś podpisał się, napisał, gdzie podbił pieczątkę. I tutaj mamy jeszcze dodatkowo też takie wydruki, które poświadczają o tym, że samochód dodatkowo przeszedł całą tą listę kontrolną i klient naprawdę może być spokojny o to, że z tym samochodem jest wszystko ok, że on spełnia wszystkie te założenia, które ja opisałem, które opisaliśmy w ogłoszeniu, czyli jest samochodem bezwypadkowym, jest do końca serwisowanym w Audi i ten samochód jest dodatkowo na fabrycznej gwarancji. Tutaj jest książka serwisowa, mamy dwa kluczyki do tego samochodu, a to dodatkowo jest taki kod, który będzie potrzebny w przypadku połączenia samochodu z funkcją, z aplikacją na telefonie My Audi. No chyba wewnątrz czarna podsufitka. Też jak ktoś tutaj jest dość takim klientem wymagającym, tu mamy jeszcze poduszki, boczne kurtyny. Mamy poduszkę chyba dla kierowcy na kolana. Mamy tutaj możliwość otworzenia sobie tylnej klapy elektrycznie. Są sterowanie 4 razy szybami, to już standard. No, chyba z takich rzeczy, no head-up display, bardzo fajna sprawa. Tutaj dla tych, którzy pierwszy raz coś takiego będą mieć w samochodzie, to powiem, że bardzo fajna rzecz. Można sobie ustawić na przykład, tak jak teraz mamy 30 km na godzinę, to jest tutaj obowiązujący ograniczenie i wtedy na przykład, jeżeli będziemy chcieli nie odrywać za bardzo swojej tutaj, skupiać się na czymś innym, a nie tylko na samej jeździe, bo na przykład w danym momencie rozmawiamy przez telefon, to jest fajna funkcja, która pozwoli nam, aby samochód za nas dostosowywał i pilnował tego, żebyśmy nie przekroczyli tej zadanej prędkości, która obowiązuje w danym rejonie i to jest już moim zdaniem no, półka wyżej niż to, co było w porównaniu z Audi C7, bo tutaj już naprawdę mamy bardzo rozbudowane te systemy, które pomagają kierowcy podczas jazdy. Tutaj mamy już asystenta jazdy nie tylko na autostradzie, ale mamy też asystenta jazdy w korkach, czyli możemy się w korkach poruszać już nie naciskając ani pedału hamulca, ani pedału gazu. I tak jak wcześniej wspomniałem, tutaj ja pokażę, jest możliwość włączenia, wyłączenia Audi Line Assist, Audi Sign Assist, także tutaj pełen system pakietów asystujących. Teraz przejdziemy może na zewnątrz, obejdziemy sobie jeszcze cały samochód dookoła i pokażemy wnętrze jego i na koniec sobie sprawdzimy cały samochód czujnikiem lakieru. Ja sobie zgaszę samochód, żeby już nas było lepiej słychać. Fajna też jeszcze opcja, w momencie jak gaszę samochód i sobie wysiadam, to jest taka funkcja wygodnego wysiadania, fotel automatycznie odsuwa się do tyłu po to, żeby kierowca miał w taki wygodny sposób możliwość opuszczenia samochodu.
charakterystyczna listwa tutaj S-Line na progu i tutaj dodatkowo będą się świeciły takie, one się świecą, tylko teraz są mniej widoczne, ale ja przyłożę LEDy, które podświetlają tutaj to. Dodatkowo mamy też w samochodzie oświetlenie ambientowe, tam jest pełna paleta kolorów, możemy sobie ją dopasować automatycznie, wtedy tutaj się nam podświetla się cała ta tutaj konsola, cały przód jest w różnych kolorach, które sobie dobierzemy. Możemy też sobie te kolory w zależności od nastawów samochodów w Audi Drive Select przyporządkować i wtedy one będą się zmieniały automatycznie. Dodatkowo ja jeszcze pokażę, jak bardzo ładnie świecą światła tylne. Teraz je włączyłem. To jest tylko i wyłącznie zarezerwowane dla lamp HD Matrix. Dodatkowo tutaj, jakbym jeszcze zamknął samochód, wyciągnął kluczyki, no to wtedy ta animacja się zapali, ale to na którymś z tych filmów ja akurat pokazywałem, także można sobie to... Proszę? No, także tak mniej więcej to wygląda. To co, pokażemy Wojtek jeszcze z tej strony? Proszę? Już pokazane mamy, tak? No jeszcze o tym nie wspomniałem, że mamy tutaj te markizy takie dodatkowe, które też zapewniają dodatkową dyskrecję wewnątrz samochodu dla osób podróżujących z tyłu, czyli takie dodatkowe jeszcze zabezpieczenie przed światłem i przed wścibskim okiem osób przechodzących na przykład po chodniku. Jakby ktoś chciał tam zaglądać, kto z tyłu podróżuje, no to już zasłaniając sobie te dodatkowe markizy, nie ma opcji, żeby ktoś nas zobaczył. Dodatkowo w samochodzie jeszcze jest teraz schowana tylna roleta elektryczna, która działa w fajny sposób, bo w momencie, jak sobie ją rozsuwamy, w momencie, jak wkładamy bieg wsteczny, ona się automatycznie schowa do tyłu. Tutaj mamy też zbiorniczek do napełnienia AdBlue. Zerkamy z tej strony. Tapicerka skórzana z białymi szwami wygląda moim zdaniem bardzo fajnie. Wszystko na wysokim poziomie. No, wiemy, to jest klasa premium. Dociągi właśnie działają w taki sposób. Nie trzeba tutaj w żaden sposób tłumaczyć, dlaczego ten samochód tyle kosztuje. No jest to, tak jak powiedziałem, top topów, jeszcze w tym wyposażeniu i w tej konfiguracji samochód praktycznie nie do osiągnięcia na rynku polskim. Ja teraz, tak jak powiedziałem w trakcie filmu, zmierzę sobie czujniczkiem lakieru cały samochód. Do tego wykorzystam taki czujnik lakieru z ruchową głowicą. Po przeanalizowaniu powiemy. Tutaj, jeżeli się zapala FE, to mamy do czynienia z elementem metalowym, a jeżeli będzie się zapalało AL, mamy do czynienia z elementem aluminiowym. Wszystkie wskazania, które będą tutaj, powiedzmy od 60, 70 do 180, będą to wskazania fabryczne, wskazujące na to, że samochód posiada oryginalną fabryczną powłokę lakierniczą i nie był w żaden sposób naprawiany lakierniczo i blacharsko-lakierniczo. My tak naprawdę przed zakupem każdego z tych samochodów mamy pełny wgląd do historii samochodu, więc my już wstępnie wiemy, który z samochodów miał jakieś drobne naprawy lakiernicze. Znając polski rynek i wymagania polskich klientów, staramy się unikać takich samochodów. Kupujemy samochody tylko i wyłącznie z oryginalną powłoką lakierniczą. Tutaj te wskazania na moim tym tutaj czujniku, czasami jak przeskakuje z aluminium na metal, to tam jakieś wahnięcia są rzędu, tak jak teraz on tu mi pokazuje 60-70, to pewnie zakładam, że tam te 10 mikronów ma więcej, ale to bym musiał za każdym razem po prostu się bawić takimi blaszkami i nie za każdym razem kalibrować. Ale te wskazania, które teraz pokazują, one są równe, są wszędzie te same, czyli świadczą o tym, że samochód ma oryginalną powłokę lakierniczą. Na samochodzie nałożona jest czarna, to jest dokładnie mytą Schwarz, powłoka metaliczna, mytą powłokę lakierniczą cały samochód. Umyliśmy zgodnie ze sztuką detailingu, czyli pianą, została wytarta Ilho, natomiast jest przygotowana do ewentualnego zabiegu autodetailingu. Będzie on podlegał na tym, że cały samochód zostanie odświeżony specjalnymi pastami i maszynami. Nie zbierzemy praktycznie nic, tego lakieru, który jest tutaj położony. Natomiast lakier odzyska swoją tak jakby funkcjonalność taka, jak była praktycznie przy opuszczeniu fabryki. Znikną mikroryski, jakieś tam drobne odpryski. Też postaramy się wypełnić identyczną zaprawką lakierniczą. I tak przygotowana powłoka lakiernicza zostanie pokryta trzema warstwami
kwarcu. Pracujemy na polskiej marce Tenzi i ta powłoka zabezpieczy samochód przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, które panują na przykład zimą, jest to sól, a latem na przykład jakieś, nie wiem, takie żywice z drzew, na przykład odchody ptasie, to wtedy na tym lakierze nie wyrządzą one żadnego jakiejś szkody i łatwo jest takie zabrudzenia z takiej powłoki zabezpieczonej usunąć na myjni. Samochód mniej się brudzi, no i on będzie wyglądał zupełnie inaczej. Ta usługa jest oczywiście usługą płatną i to na życzenie klienta zostanie u nas wykonane przez nas, na przykład w trakcie załatwiania na przykład sobie leasingu. My taką powłokę możemy już w tym momencie na samochodzie nałożyć, wcześniej go, tak jak powiedziałem, odświeżyć lakier, przepolerować, usunąć jakieś niedoskonałości, które powstały na lakierze i w tym czasie klient sobie po załatwieniu wszystkich formalności leasingowych przychodzi z tablicami i odjeżdża i cieszy się, że ma fajny samochód. Tak jak powiedziałem, samochód z przebiegiem moim zdaniem symbolicznym 30 tysięcy, jest zrobiony tylko jeden przegląd praktycznie w Audi po przejechaniu tych 30 km. Dziękuję i zapraszam na kolejny film.